Cześć, witajcie z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj bijemy sobie MAMLAMBO bo widzicie, mam już wyeksperymentowaną postkę na 4.9, która właśnie jest pod tego Tytana. Zobaczymy, jak sobie poradzimy, bo jakoś nie uważam, żeby, żebym jakoś podał, bo EQ, jak sami widzicie, nie jest jakieś ekstra. To jest raz. Ono jest jeszcze do dopracowania. Nie znam się też na umkach, jak dałem jakieś takie. Aha, nie mogę pokazać teraz umek. Dałem takie jakieś bylejakie, które mam nadzieję, że się zdadzą. I będziemy próbować, właśnie go ubić. Dobra, tutaj widzę, że była klątwa. To ja nie muszę teraz jakiegoś zamrożenia dać, tylko zwykły atak. By na razie jakoś tak te pancerz mu pobniżać. Jak już zejdziemy poniżej pancerza, to już będzie spoko. Teraz jakieś Laribę rzuca. Nie wiem, co to jest. O, dobra. Rzucił ogłuszenie przerwanie, Więc my normalnie możemy sobie. Dać zwykły atak na razie, tylko pchnięcia nie dajemy. Pchnięcie się e, będę próbował dawać na, e, na specjalach, ponieważ e, wtedy tutaj mam jakieś 20% no to zamrożenie śmieszne, więc trzeba będzie próbować. E, o tyle, tu jest fajne, że on nie bije jakoś strasznie dużo. Jak widzicie, takie małe ciosy, jeśli chodzi o pojedyncze, jeśli chodzi o zmasowane ataki, to e, bije dosyć sporo. Rzekomo, z tego, co tu usłyszałem, jestem tutaj z najlepszą grupą na razie na RTLU. Jak wiecie, jest, jest, jest ich parę. Jest ich parę tutaj tych grup, i tutaj jest Lazy, tutaj jest Ewa, tutaj są ludzie weterani. No, niektórzy oczywiście. I z tego, co wiem, z tego, co mi napisali, to jest to, to jest to właśnie. Jedna z większych grup, więc nie wiem w ogóle dzisiaj na odcinku, czy tylko Lambo będziemy bić, czy coś jeszcze. E, ogólnie widziałem, że wam się e, podobał poprzedni odcinek. Przynajmniej taką mam nadzieję, nie wiem, czy wam się podobał, bo tak naprawdę nie patrzyłem jeszcze, bo minęło 3 godziny odrzucenia tam poprzedniego odcinka. Dobra, użyjmy sobie tego jednego pchnięcia MROZU. Niestety nie siada nic, nic, a nic nie siada. E, nie wiem dlaczego gościu tu użył zdrowej atmosfery. Teraz gniew, więc, więc tak będzie. Ogólnie, Danamis też bija tutaj postkę na, na Lambo, więc z Danamisem pewnie też coś się tu będzie pojawiać. Możliwe, że będziemy szukać też. Jeszcze mamy Twistera, więc ja, ogólnie z Twisterem, mam razem ferię. Myślę, że. Będą się pojawiać jakieś odcinki szukania właśnie herosów. Też na ten niższy przedział typu Patryk Karmazyn, by sobie po prostu polatać jakieś legendy. Będziemy też łazić po dwójkach, więc o to się nie martwcie. E, czy tutaj coś jakoś to zamrożą? Przerwą, dobra przerwał. Przerwał to chyba Ewa to przerwała, więc ja rzucę normalny sobie atak. Cios krytyczny za 1%, e, mam oczywiście broń przeklętą. Zbroje muszę sobie lepszą ogarnąć. Wszystko tu muszę lepsze ogarnąć, tak naprawdę to rączki na razie i buty tylko są w miarę. Gdzież co do rączek to też jest inny temat, bo nie wiem czy one są aż takie dobre, jak, za jakie ja uważam. Dobra, kolejny cios krytyczny za 1%, to mi się podoba. Więc będziemy jakoś próbować to ubić w miarę, w miarę fajnie. Może jakaś lega jeszcze chyba nie lotna w ogóle z niego na, na, tym świecie. A więc trzeba próbować, tu rzucę jakieś potężne ogłuszenie na... ...Mustafę, dobra, pchnięcie, cyk, nic nie siada w ogóle, tego zamrożenia to jeszcze ani raz nie widziałem, w ogóle nie wiem, chyba... ...no jest pchnięciem, raczej powiem to mi zamrożenie. Patrzcie, tutaj gościowi ogłuchy siadają, wszystko fajnie, ja taki tutaj useless jestem troszeczkę, bo biję sobie tylko zimnem. Biję, bo biję, ale coś, coś nie widać, żeby, żeby... Jakaś poprawa w ogóle była e, Dobra Tutaj e, ma On cały czas, czekaj, on bije tego pala Pal Rzekomo, Paladyni, tu jako tanki są dobre Nie, nie niepotrzebnie teraz zużyłem tego Bo nie, nie wykonywałem jakiegoś specjala e, Więc powinienem użyć zwykłego ataku Teraz jest Lariba, więc teraz będę musiał użyć pchnięcia Albo już nie będę musiał użyć e, Mój team oczywiście Ohohoho co tu się od Janie Pawliło? U! On chce jeszcze Gniewun Kulu rzucić, to chyba... E, chyba nie będzie fajnie, bo musimy liczyć na naszych tropicieli i dwóch magów, że jakoś to przerwą. Chyba, że damy radę jeszcze to... Co jest? Co to się dzieje? że ona nas pozabija. Ulala. Nie w ogóle jeszcze jak y, działają te wszystkie SPC, dobra. No, no to właśnie jest moja użyteczność w tej walce, czyli, yy, czyli w ogóle. Więc yy, no dzieje się, dzieje. Dobra, jest, przerwał. Pięknie. Jednak Wojek robi strasznie, strasznie dobrą robotę, jeśli chodzi o, yy, o Lambo. Na szczęście do nami zbija Wojka. Ja te, tą klątwę jedynie widziałem w walkach z orkami, a nie, a nie na yy, Lambo. Ale wierzę, że w końcu się pojawi klątwa moja. I wszyscy napiszą, wow, Michał, ale zajebiście, że dać klątwę, a ja powiem no, a ekstra. <noise> Więc na to na razie liczę. Jeśli się na przykład też znacie na jakimś dobrym EQ, możecie napisać w komentarzach, doradzić. Możecie również jakoś e, e, jakiejś umki, jeśli znacie dobre na właśnie 4.9, bo ja wierzę, że wy jesteście, oj przepraszam, że dużej mikrofon, ja wierzę, że jesteście bardziej obyci na tym levelu niż ja, ponieważ, no ja, nie wiem, chyba... Trzeci raz Lambo, Lambobiem jeszcze go na Katacha 44 łowcom. Łowcom warto dodać, czyli postacią, która była tam bezużyteczna. Bez, bez Więc dlatego proszę was o, o pomoc w tym. I, 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 I na razie dostajemy jakieś trzęsienie Ziemi. Ale on ma 40%. Najlepiej jakby kurwa każdy z nas przeżył, to wtedy mamy. Patrzcie, widzicie to? Jest, jest klątwa, jest klątwa, dobrze, no, więc wtedy jak każdy z nas przeżyje to możemy się modlić o jakiś dobry, dobry lot, chociaż z tego co słyszałem to Lambo jest skąpą, skąpym tytanem, o, tu jest klątwa, zamrożenie, jakoś tej Ewie wchodzi, więc no, ja nie wiem jak oni to robią, że, 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 że takie specy mają jak sobie Ewa ma, Ewa też gra palem Lazy też gra palem więc będę sobie musiał od niej jakieś ekuumki po, poogarniać zapytać się, poradzić i, i, i może jakoś ten, ten mój paladyn będzie lepszy na tym poziomie bo no nie uważam by był jakiś ekstra kozacki ale to to wszystko wyjdzie w praniu tak zwanym, dobra ale proszę nie awczyć ktoś tam awczy Yy, a rzuciły sobie chcieliście czy mnie Wow, zamrożenie widziała To dobrze To fajnie miło Bo <laughs> myślałem że jakieś zepsute umki mi, yy, mi zrobili Znaczy zrobili że zepsute umki sobie jakieś zrobiłem Bo nie widziałem jeszcze ani raz zamrożenia Teraz bąkę fena co to jest w ogóle? Dobra, pchnięcie, teraz się popiszę znowu no, nie popisałem się Ale ciężko tyczy się, to to się liczy i a. Eee, złoto od ognia. Coś na nie jest? Nie ma, nic, jest tylko ten pierek. A czyli to nie, to nie jest pierek, to jest broń, o nie. E, a ja od ognia. Halo. No, proszę tak nie robić. E, nie ma tu nic takiego ciekawego, więc łapiemy sobie złoto, tak naprawdę, bo jesteśmy pazerni na pieniądze i nam się zwróci za, za umki. Więc e, to na tyle chyba z. z tego, jeśli się przejdziemy na na jakąś tam dwójkę, na której sobie stoję na jakiejś tam postaci Na razie to będzie 2-4-4, tutaj jest Maguła, stoi pyk. E, niestety z ni nic nie leci. Jeszcze stoimy chyba tutaj z tego co dobrze pamiętam na gąsie, więc zobaczymy, może z niego coś poleci. Chyba, że... chociaż ostatnio tu jest, o widzicie, jest to świat prywatny warto dodać. Świat prywatny. I tutaj stoi naprawdę dużo osób, e, zapytam się za ile. E, Słuchaj jest strasznie dużo osób jeśli na jeśli chodzi o priwa. No si siódemka, yy, przynajmniej powiem tak, za czasów yy, jeszcze rok temu to tutaj nikogo nie było. Tu można było stać samemu, samemu się te legendy, ale w sumie jest taki plus, że yy, minuta 30, dobra, zaraz tutaj wrócimy. Jest taki plus, że, że można jakby nie było. Mm, szybciej legendę w tyle osób wylotać, ale czy złapać, to yy, To nie wiadomo, tutaj wiliśmy sobie E, dopiero e, przyzywacza e, był to napisane na Najwie polecam e, więc lecimy sobie tutaj sprzedajemy jakieś rzeczy, to, to też niepotrzebne i wracamy sobie na nasz STS jest dwójka hop bijemy mix, jak zwykle, o tu jeszcze stoi nasz kumpel więc dodajemy go, bierzemy SATA, rączki by się przydały wreszcie, niestety nie latają. Ale ogólnie polecam zbierać takie śmieci, bo zawsze to z nich jesteście. Jakby nie było parę, pareka do przodu. Ogólnie możecie w komentarzu mi jeszcze napisać, bo tu już chyba zaraz ten głos będzie. Możecie mi w komentarzu napisać co byście jeszcze chcieli zobaczyć na tych odcinkach. Czekajcie kiedy on pisał to 150 20, to już niedługo powinien być. Możecie też napisać właśnie co byście chcieli zobaczyć na tych odcinkach. Czy kogoś zapraszają do tych odcinków, żeby były ciekawsze na jakiś temat, byliście takie bardziej śmieszkowate typu miksy głupoty z danemisem Twisterem, czy na przykład bardzo poważne rozmawianie na temat gry, balansu, którego nie ma i jakichś innych rzeczy, to możecie wszystko śmiało napisać. Zostawić też groma łapę w górę, bo im więcej tych łapek, to ja widzę, że Wam się podobają te odcinki, i mam większą chęć do nagrywania kolejnych. Wiecie o co chodzi. Już przedłużam jak mogę, bo czekam aż gąs się zrespi, żeby go sobie szybciutko tutaj ubić e, i zakończyć, bo w sumie, bo w sumie tylko mieliśmy e, skupić się e, na tym odcinku, by ubić sobie lambo. E, wszystko tutaj mam nadzieję, że jest ładnie ustawione. Właśnie dopiero teraz potrzebę czy mikrofon działa, o mamy gąsa, bijemy go, e, spadają 4 złota. I mam nadzieję, że której złapiemy, bo się też spoko zarobek. Dobrze, to ja się w takim razie z Wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli się Wam spodobało, nie zapomnijcie ocenić filmu, zostawić subskrypcję, jeśli jesteście nowi i napisać jakiegoś miłego komentarza. Do zobaczenia. Cześć!